Hejka, miejscowość Panki. Przyjechałam odwiedzić tatę. Przyjechałam odwiedzić tatę i przy okazji pogrzebałam mu trochę w garażu i znalazłam swoje zabawki z dzieciństwa. Grzebiąc tacie w garażu, znalazłam swoje zabawki, które mi dał pod choinkę, jak miałam 7 lat. Jeden z nich to takie małe imadełko. 7 lat miałam, jak mi to dał pod choinkę. Czyli 30 lat ma to już. Dał mi takie małe imadełko, bardzo dobrze je pamiętam, jak sobie je przykręcałam do biurka i łamałam na nim kredki i różne inne rzeczy. Sprawdzając wytrzymałość tych rzeczy, a tutaj mi szlifuje z rdzy kowadło małe, małe kowadełko. I biorę to do domu z powrotem. Odsunę się, bo mi do oka pryśnie i będę płakać. Zabieram do domu z powrotem moje zabawki. Bo sobie je odrestauruję i będę miała super pamiątkę, kurczę. Moje zabawki. I madełko, i kowadełko. Jak mu tu pogrzebię dłużej, to może znajdę coś jeszcze mojego, co mi ukradł. On tu ma tyle narzędzi. Mówi, że jeszcze miałam... Pamiętam ją, taką walizkę z narzędziami, gdzie miałam od najmniejszego do największego rozmiaru poukładane imbusy, klucze płaskie, śrubokręty. Dostałam to pod choinkę, bo ogólnie chciał ze mnie zrobić chłopaka. Miałam być w ogóle chłopakiem, no ale wyszło, że się urodziłam dziewczynką, ale zaraził mnie bakcylem i mu podawałam klucze, jak naprawiał maluchy. Wisi mu ruk-cuk. Wszystko wiem, na narzędziach się znam. No i chodząc tu, wyczaiłam moje i madełko, i kowadełko. I mówię, dawaj mi to z powrotem, to są moje. I żeśmy się tak śmiali, że już nie miałam wyrobić. No i powiedział, że chociaż mi to oczyści z rdzy i sobie zabiorę. Normalnie to biorę z powrotem, to jest moje. Mam super pamiątkę. A to jest piesek od taty, Perełka. Perełka? Kochana. Ta, Perełka. No tak? Autko sobie wyczyściłam. W środku, na zewnątrz. Mogę wracać do domu. Ale i madełka, i kowadełka nie zostawię. Nie ma opcji. Dobrze, że to wyczaiłam. Bo by mi nigdy nie oddał. A ja chcę to mieć. Perełka. Perełka. Akumulator w aucie naładowany. Mogę jechać na bagera.
Dobra, trochę się oddaliłam, bo strasznie to hałasuje. Także wyczaiłam swoje zabawki z 30 lat wstecz. Jeszcze zmieniły kolor, obrosły rdzą i jeszcze się pytam ojca, ej, wygląda jak moje kowadełko. On mi gada, no bo to jest twoje. Ja mówię, dawaj mi to z powrotem, ale to już. I mi to musi oczyścić. Biorę to do domu. Normalnie będzie stało na półce. Dostaną wnuki moje. Kowadełko i madełko. Pod choinkę. Zacne prezenty jak dla dziewczynki. Siedem lat jeszcze. Tak, perełka. Perełka ma katar. Ale mi to czyści porządnie, będzie jak nowe. Muszę tu mu ponurkować jeszcze po tych półkach i coś znajdę jeszcze z pokoju swojego, z dzieciństwa. Ale się uśmiałam, no nie spodziewałam się, że znajdę swoje i madełko i kowadełko, które dostałam jak miałam 7 lat. Pod choinkę, no masakra jakaś. Dziwne uczucie wam powiem, bardzo dziwne. Moje narzędzia. Ta lutownica, o ta, też pochodzi od nas z domu i też się nią bawiłam jak byłam mała. Lutownica. Zawsze brałam trochę cyny, nagrzewałam lutownicę i sklejałam w domu mamie. Wszystko ona później ryczała po mnie. On tu ma fajne rzeczy, muszę mu tu pogrzebać. Się nawet nie przyznał, że mi buchnął i madełko z kowadełkiem. Teraz ja mu coś buchnę. Narzędzi to on tu ma, a ja lubię też mieć. Też lubię mieć. Przynajmniej się nie trzeba później nikogo prosić. Wszystko matematycznie ułożone. I tego mnie też nauczył. W domu też mam tak, łyżki do łyżek, tematycznie. To dobra cecha w sumie. Ale jak byłam mała, to mnie wkurzał, nie? Jak mi kazał sprzątać. Teraz to inaczej dostrzegam. Perełka! No tak? Perełka? Perełka ma nosek. Dobra, nie? Chyba już! Już, będzie! Nie, nie gadam w nikim, filmik nagrywam. No swoje lo, teraz go wystarczy pomalować. O, dziękuję bardzo, moje imadełko mi oddałeś po 30 latach. Tego ci nie wyczyszczę, bo za dużo mo tych... Tu nie da rady, mówisz? Tu nie da rady, tu dałoby tam i tylko ja coś pomalować. No wiesz co, to chyba, że zróbmy tak jak mówiłeś, że zamoczmy to w tym oleju czy ropie, a jak przyjadę drugi raz, to je sobie dopieszczę, co? No jak chcesz. No bo i madełko to mi oddajesz w ładnym stanie. Połóżę na stole. Ono miało zielony... To jest kowadło. Ono miało... No, no, ja mówię... To jest tak, no przecież, no mi to mówisz.
Czekaj, razem musimy. Tylko, być. Że kowadełko było zielone, podkreślałam, żeś mi zardzewiał przez tyle lat. O, teraz możesz im zdjęcia robić. O, to jest mój komplecik, zestaw, jaki dostałam właśnie na święta. I madełko, i kowadełko moje. Dobrze, że mi się to w oczy rzuciło, bo byś się nie przyznał, że to buchłeś. Dobra, no to tyle. Bajo.